Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z challenge'u 100 dzieci. Jak widzicie, u mnie jest jeszcze śpią, chociaż dobra, Kacper już wstał. Ania też obudzę, bo Asia płacze. Zmieni jej brudną pieluszkę właśnie. I w sumie może jeszcze iść na chwilę spać. A ty? Dobra, to idź zjeść, tak, idź zjeść. Nie trzaskaj drzwiami z lodówki i później wyrzuć zepsute jedzenie. Aha, no okej. W sumie on wziął tylko ciasteczko, więc później niech skorzysta i... Aha. Może niech weźmie tost z serem. Niech mu będzie. To możemy wyrzucić. Odrobię lekcję. Ty też. I ty to samo. Ona ma w ogóle jeszcze jedną umiejętność zdobyć. Czyli co to będzie? Społeczne. Dobra, to tak obejmij. Opowiedz historię. Rozwesel i na okrągło. Już pełna kolejka. Aha, on jest głodny. To jak on odrobi lekcję, to niech idzie zjeść. Może to. Aha, ona ma pełną kolejkę. No, ona jest brudna w ogóle. Ale jakoś przeżyje chyba. Oho. Ania, wstawaj. Nie wiem, spróbuję przytulić. Nakarm. No. Tak, i dzisiaj sobie znajdziemy może kolejnego tatusia. To jest kto? Miłosz. Aha. Czy on idzie do nas? On jest chyba w ogóle w stroju z pracy. Tak mi się wydaje. Nie, nie idzie do nas. Chwila, bo tam ktoś widzę idzie. To jest Elsa, ale o niego mi chodziło, ale on jest chyba młodym dorosłym i to jest... Chyba nie? Nie, on jest jeszcze w nastolatkach. Tu też jest nastolatek. To jest w ogóle Filip właśnie. No. Więc no zobaczymy, najwyżej właśnie do muzeum pójdziemy. Tam sobie kogoś znajdzie. Za godzinę szkoła. Dobra, ty może idź skorzystać i wziąć prysznic. Jak nie zdążysz zjeść, to po prostu zjesz w szkole. Już nie pójdziesz brudno do szkoły. Nie to. To. Dam, da. On szczęśliwy. Odrobione, odrobione. Ona ma odrobione. Tak. Super. No. Co jest? Prysznic. Co się stało? I weź porcję. Nie do końca kapuję, o co chodzi, bo taka muzyczka była. W sumie się nic nie stało. On jeszcze lekcję odrabia. No, super. Dobra, on jest ogarnięty. Ona... Prysznic i jedzenie.
Na jego temacie może nie wypowiem. Bo nie dość, że ma odrobić lekcję, to jeszcze ma zabawę, można powiedzieć, na zero. I się w tym momencie załamałam. Choć już jeden porządny. Ucz się pilnie, Kacper. Marian, ucz się pilnie. No. Ty malujesz. Kończenie obrazu, tak? Nie. Zmień brudną pieluszkę i sprzedaj kolekcjonerowi. Kończysz tę lekcję. No kończ już to, proszę cię. Ty jeszcze idziesz jeść. Ty chyba sobie żartujesz. Nie ma, w szkole zjesz. To schowamy do lodówki. Kacper, tak, Kacper. Ty uczysz się pilnie. No w końcu, tylko czekaj. No właśnie. O, dobra. Czemu on nie ma butów? Już to jest jego codzienny strój. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Niech im będzie. Dobra, no w sumie ona tu już... Nie wiem, ona tylko będzie... Dobra, zabawa przyjaciół. Co ona robi? Rozmawia. No to nie, no ja ją poszę do pisania obrazów. I widzimy się, jak dzieciaki wrócą ze szkoły. W sumie to jednak zmieniło zdanie, idziemy do muzeum. Asia się tu chyba opiekunka zajmie, bo my nie możemy jej chyba tak objąć. Niestety. Dobra, zmień może tylko stój na codzienny pierwszy. I... tutaj będzie. Podróży. Sama. Albo... nie, czekaj. Musiałam sprawdzić, czy jednak z Asią się da. Chyba się nie da. Podróżuj. Nie, niestety nie. A szkoda. Gdzie jest muzeum? Biblioteka, siłownia, klub nocny, muzeum. Podróżuj. Tak, została wysłana do żłobka. No szkoda. Kogo my tu mamy? Wojciech. Kacper, Filip. Poważnie. Dobra, obejrzyj, obejrzyj i obejrzyj. Nie ma nikogo nowego. Dobra, już. Już. Jest. Super. 5 arcydzieł. Okej. No to naprawdę. Kto to? Bogusław Przyzwaniec. Urocze czy fizyciarskie? Dobra, dla fizyciarskie. A tam kto szedł? Czy to jest... no serio? Bogusław. Dopiero się wyprowadziłeś. No, musi być chyba... W ogóle czemu już nie pisze, kto jest kim? Czy jest młody, dorosły, czy coś? No to jest takie trochę głupie. Ale wiadomo, że jest albo dorosłym, albo młodym dorosłym. Gdzie on się to... aha, to to jest. Już nie wiem, bo teraz nawet cech nieznanych nie widać. Czemu?
rozpoznaj. Poznaj. Jest dobre. Popraw humor. Ja im dam identyczną fryzurę, jeszcze mają identyczny kolor włosów, Kacper i Filip. I teraz ich mylę. Nie wiem czemu, po prostu. Zazdrosny. A wszystkie trzy znamy? Nie. Ale jest dorosły albo młody dorosły. Tyle wiem. Możesz stąd iść? Milla? Munch? Ja gadam z Bogusławem. Omawiaj estetykę. Zapytaj o zawód. Co by jeszcze dać? Plotkuj. Może jeszcze opowiedz dramatyczną historię. Zapytać, znowu to już pytałaś. Bezrobotno. Obejmij. Ożywiona rozmowa. O starcach i gry możesz pogadać. Pokażę zdjęcia. Okej. Pochwal strój. Pochwal szczerze. Poważnie, Przemek. Poważnie. Cała trójka. Z jednego domu tu przylazła. Podziel się pomysłami. No. Zabawny dowcip. Bogusław, nie wcinaj się. O młodzie pożartujcie. Baby. Więc może jeszcze raz poznaj. Schlebiaj. Szósty poziom umiejętności komediowych. Okej. O wykwintnych potrawach możecie pogadać. To jest dziewiąty już charyzmę. Wow, prawie dziesiąty. No nieźle. O zainteresowaniach pogadajcie. I może jeszcze raz ożywiona rozmowa. Bo zaraz tam dzieciaki wrócą, więc też bym chciała wrócić. Okaż podziw. Perfekcjonista. No i w sumie pożegnaj do domu. No bo dzieciaki już szkołę skończyły. Maryń ma poprawę ocen, Kasper nie. W sumie on ostatnio miał urodzinę. Maja też jeszcze nie. Do domku. Głodna poza tym jesteś. Okej, tak więc... Maja... Tak, Asia wróciła. Obejmij. Opowiedz historię. I tak na zmianę. Na razie. Marian. Tak, idź na drabinki, idź na drabinki. Okej. I ty też, okej. Wszyscy mają zajęcie, więc super. Jej, to są i umiejętnością chcę pilnować chwilę. Bo jak jej się wbije, to jej dam szybko jeszcze. Kto ci dzwoni? Nie.
To idę, żeby po prostu lekcję odrabiała. Spytaj o hibernację. Spytaj o przeszłość, o obejmij. Na dużo jeszcze, 12%. Spytaj o hibernację, o przeszłość. Zdradź sekret, obejmij. I jeszcze 8%. No dajesz, uda ci się. 3%. Obejmij. Chyba, że z samego tego gadania. Spytaj, spytaj. Żartuj. Zaraz tak. Jest. Tak więc raz możesz się zrobić lekcję. Marian. Ty też lekcję. I Kacper. To samo. I jego w nocy będę musiała przebrać, żeby mu te buty dodać, bo nie wiem, czemu mu się usunęły. Naprawdę. Aha, on tutaj odrabia. Okej. Nie rób kawy, bo jest 17. Właściwie to zaniedbałam tą ścianę ze zdjęciami, tak mi się wydaje. Bo to stanęło na Martynie. A potem były jeszcze Genowefa, Marta, Karolina, Basia, Bogusław. I teraz jest Kacper, Maja, Maren i ja, Asia. No. Czemu to takie kiepskie niby wyszło? Że to jest za zero. Chyba, że wtedy jeszcze zdjęć nie wybierałam. A to było możliwe. Nie odrabiam lekcji i słucham muzyki ogrodowej. Co? Nie. Jest popcorn. Okej. Czemu on jest w grupie? Ale weź coś cisz. Co? Zmień głośność niska. Jak skończysz odrabiać i zjesz popcorn, to skorzystasz. Weźmiesz prysznic. No i możesz sobie chwilę pograć na kompie. Ona jak odrobi, to ona idzie skorzystać i idzie. Wziąć, nie wiem, może to. Marian. No, też by może coś zjadł. On niech może zje sałatkę. Ona jednak wypiła tą kawę, tak? To gdzie kubek dała? Aha, no już wiem. Okej, Maja skończyła, super. To teraz idź skorzystać i... No. Ania, nie na kompa. Kontynuuj. Bo jesteś pobudzona. Dobrze, Marian też odrobił. Kacper. Przestań. No właśnie. Aha, ty szybka jesteś. Sprzedaj. 5 arcydzieł ma stworzyć. Może abstrakcyjny dzisiaj? Co? Dobra, skończył. To super. To wygląda, jakby on chodził w piżamie. Bez tych butów. No. Błagam, żeby to było arcydzieło. Ale w sumie to już jest ostatni etap, więc nie będzie tak źle. Ale fajnie by było, gdyby to było arcydzieło. Do niego ktoś dzwoni. Nie. Sprzedaj. Sprzedaj szybko i idziesz skorzystać.
No nie wiem, no skorzysta, weźmie prysznic, no i niech. Dobra, możesz pomyśleć pod prysznicem. No i może niech już idzie spać w sumie. Kacper. Dobra, zostaw to. Idź do łazienki, się ogarnij. Dobra, i w sumie nie będziesz grał. Co ty chcesz? Awans? Jeszcze nie masz pracy. Chyba, że mu chodzi o to, żeby mieć szóstkę. Nie wiem. Tu jeszcze jest jakiś talerz. Wow, tu są jeszcze dwa talerze. On tą miskę wyłącz. Marian tą miskę umył czy coś? Bo nie wiem, nie widzę jej. Ania bierze prysznic i idzie spać. Tu prysznic i też spać. W końcu może być w tym pokoju, bo ostatnio chyba go tutaj kładłam, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze ten jeden talerz. Ile tu w ogóle tego popcornu jeszcze zostało? Sześć jeszcze. To było jeszcze przez Basię robione. Okej. Okay. Co? Jakie dziwne światło. Czy ona będzie porwana? To sobie poczekamy, aż ona wróci. Teraz ty odpowiadasz za całą rodzinę. Pamiętaj. No ale musi spać. Co? Ej, Kacper, szybko. Karm. Bo się nie wyświetliło, że jest smutna. Znaczy, że płacze w sensie. Nakarm siostrę. Boże, dwa komunikaty, nie wiem czemu mi wyskoczyły. Nie wiem czemu. No okej. Dobra, to jeszcze się z nim. On jest chory. Dobra, a niech im się szybko. Już mu brzeszło. Okej. Dobra, jeszcze może się przewinąć. Długo jeszcze. Jaki odpowiedzialny brat, prawda? Tak kołysze. Dobrze, teraz idziesz spać. A my czekamy na Anię. Jest. Ale teraz jak ona tutaj wróciła, to się trochę przestraszyłam tak gwałtownie. Ofiara porwania, przez co jest oszołomiona, ale na szczęście większe ma pewność siebie. No ale niestety jeszcze tylko pół godziny, ale zdąży położyć. No właśnie. Tak więc widzimy się rano. Okej, dzieciaki nam już tu powstawały. Tak, idź zjeść. A ty gdzie? Ogarnąć się. Dobra, jemu już może zakolejkuję na dole. Bo ona chyba raczej pójdzie tutaj. No właśnie. Idź na dół. I później zjedz. Super. To sobie trzeba było wyczyścić. Wyczyścisz jeszcze. Ale tak zjesz, spokojnie.
Czemu ona dzisiaj gdzie indziej prysznic brać? Uff. Dobra, może iść tu wziąć prysznic, skoro ci tam nie odpowiada. Za godzinę do szkoły, okej. Jeżeli się upewnia. Okej. Super. Ona ma w końcu tą umiejętność? Ma, czyli dzisiaj będzie szósteczka. Co ty chcesz? Strzemnij się. Serio. Okej. Nie wiem, czy jej się w sumie opłaca. Dobra, nie opłaca się jej. Chociaż. Ania, wstawaj. I tak już jesteś wyspana, widzę. Przytul ją. No, przytul. Aha, czyli nakarm. Okej, już jestem z powrotem. Jeszcze tylko tutaj odpiszę. Okej. Już jestem z powrotem. Ona nam tu je ciasto. Oni w międzyczasie poszli do szkoły, okej. Niech się uczą wszyscy pilnie. No, a dzisiaj to chyba serio wrócę do was, jak wrócą do szkoły. Okej, tak więc jest szósteczka i imprezka. Dobra, teraz szybciutko. Drugie arcydzieło mi namalowała w międzyczasie. Weź ją przytul szybciutko albo nakarm. Przytul. A my wyciągamy tor ze świeczkami już. To nie ze świeczkami? Tak. Więc wyciągamy go. Teraz stop. Nie. Zmień strój oficjalny drugi. Zmień strój oficjalny. Ty nie graj, tylko teraz. Zmień strój oficjalny. I ty też zmień strój na oficjalny drugi. Chyba. Może być. I idziesz dmuchać. Wypowiedz życzenia. I po tych urodzinach w sumie dzisiaj już skończę odcinek. Po prostu. Tylko jej dam jeszcze cechę. Maja jest leniwa. Jest. Gdzie to jest? Jest romantyczką. I ma cechę. Duża, szczęśliwa rodzina. No okej. Tak, wiem, wiem. Czemu on nie jest w klubie na Solotkowie Górą? Się pytam. A, bo baza jest tutaj, nie? No właśnie. Chociaż w sumie... Czy ja wiem? Może kiedy indziej. Dobra, w każdym razie ja na dzisiaj już kończę odcinek. Chcę Maję poprzebierać, żeby już wyglądała jak po mojemu. Tak więc ja dzisiaj na dzisiaj już kończę odcinek. Widzimy się w kolejnym już za tydzień. Tak więc trzymajcie się i cześć!